zapraszamy tam na Zurbeksie, opuszczonej willi, jeżeli nas opuszczono, to może nad wam za chwilę powiem. Widzicie, zaczynamy mordzenie standardowo, bo na poddaszu i zaraz wam to wytłumaczę, bo odpowiadacie za ścianę, nie? Jak chodziło, willa jest opuszczona, to nie wiem, czy widać. Właśnie nie wiem, czy było widać. Są takie te ekrany dźwiękochłonne, bo obok jest po prostu budowali autostradę. Generalnie sprawa wygląda tak, że właśnie z powodu budowy zostało to opuszczone. No, a tu jest taki murek, nie? Tu było wejście takie moje. Takie trzeba się trochę gimnastykować, ale lepiej było wejść tędy, bo na ulicy było niby też łatwiejsze wejście, ale z tego co patrzyłem, że ludzie się kręciło, więc tak średnio. No, spodem to sobie po prostu było, wiecie, rozebrane. Znaczy opuszczona widla, bo aż wam dostałem zdjęcie z Google Mapsa. Tu gdzie jest teraz ta ścieżka rowerowa i chodnik, tu była kiedyś działka. No, tam myślę, że do tego typa. Jakieś domy plotniskowe, wiecie, takie... taki ogród po prostu, nie? No, coś takiego. Generalnie mam nadzieję, że da się kiedyś sobie zejść piętro niżej bez wyłożenia na zewnątrz, nie? A ile dokładnie willa jest opuszczona, to wam nie powiem, bo szukałem, wiecie, tą informację, jeśli chodzi o budowę samej tej autostrady, ale nie za bardzo się udało wyczytać. Nie wiem, ale tyle wiem, że tylko ten, nie? A jak to wyglądało, myślę, że już połowa będzie. W sensie, żeby wejść wizy do całej reszty. Trzeba na własną przypadę przyjść. W stronę ulicy właśnie. Chyba już policja powinna jeździć. Nie, mam nadzieję, że nie. Można być na górę. Jak się uda. Jest tam raz dwa. Byłem na dół. Zamknięty pewnie będzie. Sobie cofam. I spróbujemy zejść tędy. Wejdzie środka. Mam nadzieję, że jakieś wejście jest. Byłby przypał, jakby nie było. Okej. Okay. Mnie to tak też widzę, że mało zostało. Jakieś ślimy, jakieś takie. Spodziewałem się, że będzie więcej. W sensie, że jakieś rzeczy, których nie dało się przejść albo coś. Ale chyba coś nawet jest, fajnie. O, tu zejście od tego, okej. Okay. Nie wiem, żeby nie do dziecka sprowadzić, ale... jeszcze średnio. Jeszcze nic techniczne, pewnie dużo się hamowało. Wyjścia. Nie wiem. Nie widzę. No ja, czyli... na to wychodzi. Albo będą drzwi otwarte. Albo... albo tutaj z powrotem tylko lipna będzie, bo... pięćset ciągle. Tam byliśmy, tak? Dobra, spróbuję tym skutkami wyjść tam przy tym, przy młodym wejściu. Może się uda, jak nie, to nie wiem. Jak średnio będzie. Dobra, to już zgłaszam, bo się nie chce inaczej. Spróbujmy przejść. Trzeba też wyjść sprawdzić. Łatwo.
wyszło. No dobra. Chciałem to trochę pokonać po tej wiedzi. Spoko. O, tu fajne rzeczy tutaj zostało. Coś, czego właściwie się nie opłacało usuwać, czyli nie wiem, czy to widać. Tam kominek i parkiet. Fajno, fajno. Gniazdka, no widać, że takie tam, nie? A i da się trochę wali też swoją drogą. A ciekawe będzie tu jakieś przejście. Będziesz do piwnicy, to bym się śmiał, ale nie, jakiś... Kurczę, będziemy że barek, nie? Jakieś coś takiego, może być, nie wiem. Chyba ta, jakiś taki barek. Bo to nawet tak patrzę. To niby willa, niby ten, niby przepych jakiś, ale... No uwaga, zobaczcie. Chyba taka... Kurczę, z tamtego wieku chyba, nie wiem. Dobrze, to też widzimy, w sumie, że coś włoczy za bardzo z tymi drzwiami. Okej. A to jest tak rozprute widzę. Także może trochę to... Działali z umiem, że będę, ale... Dalej na pewno. Jest to takie trochę rozwalone. O. Jakaś kuchnia chyba. Jakiś wyciąg, to... Jakieś kubelki nawet zostały, okej. No, coś takiego by mogło być. To podejrzewam. To mocna lodówka. Taka w zabudowie, nie? Albo jakaś szafka. Nie wiem. A tu mamy chyba jakieś... Może nie wejść z piwnicy, nie wiem. Na pewno mamy kibelek. Tego jestem pewny. Który stał chyba tu. Nie. To była umywalka, tu jest taki kibelek. W tej zasadzie. Dobra. Idziemy zobaczyć. Znaczy... Ustawę się tu zobaczyć. A to będzie ciężkie. Tego spasowałem trzeba zejść. Okej. Może kolejna łazienka, albo jakiś typ tam. Znaczy zaplecze techniczne na łazienki. W sensie jakieś bojlery, jakieś... No cuda. To ktoś co tu mieszkał, jakiś taki... No jak rozmiarów był, bo... Tu widzicie, jakie to wejście jest. Tam te schodki takie... piwnicy na ten. A podwórze też takie średnie. Więc no to jeszcze tego, nie? A tam zaraz sobie widziałem, bo mam taki perosik. O, ja mam fajnie też pić. Fajnie, żeby znaleźć jakieś wejście do garażu. Aha, chobiliśmy, dobra, czyli wyjście było. Aż po drabinie, nie wiem. Jakiś pokój. Jakiś pokój. No, to co wam mówiłem, nie? Taki parki to właśnie są tak dalej, znaczy na tych lat, na tych czasów. O, zachowało się coś fajnego. Problem jeszcze nie. Ja zawierzyłem tu bardzo ten, ale to widzicie, to dużo tutaj nie ma. A, też taka uwaga, jakbyście tutaj byli, to uważajcie. Też będziemy wchodzić do piwnicy. O, nic więcej zostało. Oczywiście zlew już rozwalony. To tak na 99,9% był kibelek. To są pewnie goreczki. A tu mamy wannę, która jakoś została. Ale chyba to nie jest marmur, w sensie... Nie, jakiś plastik. O, tu mieliśmy prysznic. Więc widać, że taka... Taka... Widać, że coś tu było, nie? Taki przepych. Nie mamy, ale jakiś było. Dobra, czyli... Mamy wszystko związane. Bo pamiętam, że tu chyba jakieś przejście było, czy nie? No. Nie było przejścia, dobra. Ale zauważyłem zaraz coś jeszcze. Jak nie skończył począć, ale... To będzie nie wiem począć. Tak, nie?
na rynku walki widzę standardowo już wykrótę. Ciężko było inaczej chyba, nie? Dobra. Cicho tu. No to tak powiem, może taką kuchenkę przemyślałem trochę, nie? Więc wyjdźmy sobie na trasik. To jest w idealnej kondycji. Znaczy nie, generalnie mam nadzieję, że to nie spadnie, bo nie chce mi się. No deski tak trzymają się nawet. Czasem z tym nie. Chociaż sobie sprawdził, czy innego wyjścia są co nie ma, nie? Jakby takiego mnie nie przypala. Ja no też nie było się przypalał, ale chodzi mi, wiecie, tak z drugiej strony. No, okej, okay. Jest do tego morku. No dobrze, no trudno. Czy my byliśmy na górze? Nie będzie mi to wytnąć połowę tego filmu. Czekaj, bo byliśmy chyba na pierwszym piętrze, ale na samej górze chyba nie byliśmy. Czyli byliśmy na górze. Po bezpiecznikach swoją drogą. No, czyli było tu tylko. Tak, na mnie ten tarasik, czyli generalnie wszystko się zgadza. No, że na plus minus, nie? W sensie, bo wszędzie byliśmy. Więc chyba wam garaż pokażę. No to jest ten tarasik, nie? Z który łaziłem. A tak poza tym to kurczę. No to dobrze. Ja wam to wytnę wszystko i pokażę wam tylko ten garaż, jak to wygląda. No ja się tego nie widzę. Ale jak to wygląda, nie? No. Że tam. Nie wiem, przejdę się trochę i tyle, nie? Także co, mam nadzieję, że się podoba taki urbex opuszczonej willi przez autostradę. Jeśli tak, to możecie wstawić łapeczkę w górę, nie? Chcecie mi motywować do dalszych nagrywek i w ogóle. No dobra, to jest pasji, nie? Ale jak chcecie ten, to jak chcecie mi dać znać, że się wam podobało, nie? Łapeczkę w górę. A jeśli nie chcecie przerobić takich filmów, to możecie zostawić suba, który będzie gdzieś tu. I zobaczymy dwa poprzednie filmy. Ostatni film tutaj i osoby tutaj. I tak jeszcze napomnę, nie? Jak chcecie zobaczyć sobie jeden przynajmniej opuszczony obiekt przez właśnie budowę autostrady, taki bardzo nietypowy, jak chodzi o turbestu, to dam wam gdzieś tam wcześniej kartę. I co, do zobaczenia za dwa tygodnie. Halo.